poprzednim odcinku. Chyba zabiłem obu. Szefowej to się nie spodoba. Chciała klucze, to ma. Reszta to mój problem. I co teraz? Muszę zniknąć. Ktoś mnie widział. I co? Nie było komplikacji? Co się stało? Jest mały kłopot. Wyszło trochę inaczej niż planowaliśmy. Ale cel został osiągnięty. Jaki kłopot? Mów. Mecenas Beido stawiał opór. I co? Nie żyje? Don Peter musiał strzelać, żeby stamtąd uciec. To on. Na pewno? Absolutnie tak. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Chodzi o pani męża. Co się stało? Gdzie on jest? Przykro mi. Został napadnięty. Próbował się bronić i... Strzelono do niego. Jest w klinice. Dobrze się pani czuje? Co z nim? Jest poważnie ranny. Przy upadku uderzył się w głowę. Jest nieprzytomny. Uspokój się. Doktorze Beido. Jest pan proszony na chirurgię. To coś bardzo pilnego. Już idę. Pójdziesz ze mną? Tak, za godzinę zaczynam dyżur. Nie przestajesz mówić o Martinie. Jeszcze pomyślę, że jesteś nim zainteresowana. Ja? Podoba mi się, ale on nie jest dla mnie, tylko dla ciebie. Dobry, wrażliwy, inteligentny. Wiem, wiem. Ma kochających rodziców i wspaniały dom, w którym panuje cudowna rodzinna atmosfera. Nie przedrzeźnie mnie. A ty zakochałabyś się w kimś ze względu na jego rodziców? Nie. Ja też. Szkoda.
I co? Mecenas żyje? No tak pytasz. Martwisz się o niego? Zwykła ciekawość. Odpowiadaj. Leży w klinice. Walnął się w głowę. Ledwie żyje. To straszne. Mimo wysiłków lekarzy nie odzyskał przytomności. Co to może być? Wstrząs mózgu? Planta? Wegetal? La señora dice que przygotuj samochód. Masz zawieźć panią do kliniki. Dziwne. Czemu on się tak denerwuje? Trochę to trwało, ale warto było. Chcesz zobaczyć? Pewnie. Dobrze. Body, wejdź. I co? Jesteś piękna. Zgadza się. To chyba nie ja. Tak jest dobrze. Przyzwyczaisz się do swojej nowej twarzy. O to ci chodziło? Prawie. To jeszcze nie zupełnie to, o czym myślę, ale powoli zbliżamy się do celu. Perdón. Alo? Rosa, te pedí por favor. Tyle razy prosiłem, żebyś nie dzwoniła, gdy pracuję. Como? Co takiego? Sí, por supuesto. Oczywiście, już jadę. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. To okropne. Teresa i Rosa pewnie są już w klinice. W klinice? Po co? Czy ktoś umarł? Pan mnie wzywał? Pacjent z postrzałem w brzuch i urazem czaszki. Stan ciężki. Co z tobą? To mój ojciec. Dobrze się pan czuje, doktorze? Tak. Chciałbym porozmawiać z Milagros Vargas. Wyszło. Nigdy jej nie ma. Chce ją pan przesłuchać? Nie, chcę ją poznać. Nie, pan może przesłuchać. No, gracias. Na razie nie. Quizá otro día. Innego dnia. Con permiso. Vámonos. Almorzar? Na lunch? No, a la clínica. Do kliniki. Ja pues mayor. Zemdleję, jak czegoś nie zjem. Te gusta, no? Podoba ci się? Perdón? Kto? Juan. Es una gran persona. Jest wspaniały. Yo lo admiro. Ja go podziwiam. Ay, sí, tak, ale on mnie traktuje jak przedmiot. Maniki. Na razie. Gdy staniesz się kobietą z jego marzeń, straci dla ciebie głowę. Ale igra z ogniem. Mam nadzieję, że dobra z ciebie dziewczyna, Body. Lubię Juana. Nie chcę, żeby cierpiał z twojego powodu. Co też pan? Ja miałabym go skrzywdzić? Wprost przeciwnie. Ja... Está bien. W porządku. Espero que sea así. Wierzę ci. Bueno, ¿qué te parece? Próbujemy zrobić coś jeszcze z włosami. Zmienię ci makijaż. Vamos adentro. Zgoda? Y no vayas a pensar que porque pamiętaj, że chociaż nie mieszkam sama, zawsze możesz tu przyjść. Zawsze będzie dla ciebie miejsce. Dziękuję. Będę cię odwiedzać. Trzymaj się. Ty też. Pozdrów rodziny Beido. Dobrze. Nazywam się Beido. Mamy nie ma, pojechała do kliniki. Nie wiesz, o której wróci? Nie wiem. Pojechała do wujka Gerarda. Gerardo Beido jest w klinice? Co się stało? Ktoś do niego strzelał. Chciano mu ukraść samochód. Co?
Dostał kulę w brzuch. Uderzył się w głowę przy upadku. Jest nieprzytomny. Co mówią lekarze? Stan jest bardzo ciężki. Zrobiliśmy co w naszej mocy. Przepraszam cię, Martin. Nie wiedziałem, że to twój ojciec. Rozumiem, co czujesz. Najważniejsze, żeby z tego wyszedł. Trzeba cierpliwie czekać i liczyć na łódź szczęścia. Wiem. Chciwość, czyli żądza pieniądza. Cio wujka i o ciocie. Mówisz, jakby wujek już nie żył. Nieprawda. Ale boję się. Najpierw wujek Rafael, teraz wujek Gerardo. Kto następny? Nikt. Uspokój się. Nie chciano go zabić. To był tylko wypadek. Dziwny zbieg okoliczności, nie sądzisz? Można wiedzieć, gdzie byłaś? Z wizytą mojej przyjaciółki Mariany. Bez pozwolenia? To nie hotel, żeby wchodzić i wychodzić, kiedy się chce. Nie histeryzuj, Lucia. Zachowujesz się jak stara baba. Ciocia Lucrecia mi pozwoliła. Kłamiesz. Mama jest w klinice u wujka Gerarda. W klinice? U mecenasa Beido? Co się stało? Nie musiałabyś pytać, gdybyś była w domu. Ale powiem ci, strzelano do niego. Jest w ciężkim stanie, a ty łazisz nie wiadomo gdzie. Naprawdę jest w klinice? W ciężkim stanie? Mnie też zaskoczyła ta wiadomość. Właśnie się dowiedziałam. Jak operacja taty? Będzie dobrze. Mam prośbę. Powiedz mojej mamie, jak przyjdzie, że jestem u taty. Zajmij się nią, jeśli będzie sama. Nie martw się. Muszę wracać na pooperacyjną. Bądź spokojny o swoją mamę. Dziękuję. To niemożliwe. Nie mogę uwierzyć. Lubisz mecenasa Beido, prawda? Bardzo. Był dla mnie taki dobry. Niech Bóg ma go w swojej opiece. Tylko nie to. Nie płacz, Milagros. Ty i ja nic tu nie pomożemy. Będzie dobrze. Drogi Boże, nie pozwól mu umrzeć. José Antonio, Milagros! A więc to tak, pocieszasz Milagros. Tak, pocieszam. Twój wujek Gerardo jest w klinice. Dlaczego tak długo? Usiądź, odpocznij trochę. Ta niepewność mnie zabija. I co? Już po operacji, proszę pani. Wszystko jest na dobrej drodze. Dzięki Bogu. Mogę go zobaczyć? Jeszcze nie. Zawiadam panią, jak będzie można. Pani syn jest teraz z nim. Informuj mnie o wszystkim na bieżąco. Fernanda! Sí. Chcę pojechać do kliniki. Cierpliwości. To najlepsze, co można zrobić w takiej sytuacji. Mecenas Beido ściągnął moją mamę Zika do domu de la Torre. Twoja mama była Zika? Nie wiedziałem. Tak. Pracowała dla rodziny Echeverria. Conoce Echeverria? Co cię tak dziwi? Znałeś ich? Nie. To byli bardzo dobrzy ludzie. Mama wychowywała się u nich na haciendzie, a potem przyjechała pracować u de la Torre. Dzwoniłaś? Jak on się czuje? Wiesz coś? Jest już na Ojomie.
Tata mówi, że ma szansę na powrót do zdrowia. Dzięki ci Boże. A pani Teresa, Martin, pytałaś o nich? Nie, ale na pewno są zdruzgotani. W takich przypadkach pozostaje tylko modlitwa. Pomodlimy się? Nie jestem w tym dobra. Bóg nigdy mnie nie słucha. Prędzej wysłucha ciebie, bo masz nawet własny ołtarzyk. Pomódl się przed nim w intencji wujka Gerarda. Tak zrobię. I to zaraz. Jednak nie myślę, że Bóg łaskawie słucha moich próśb. Nie zawsze je spełnia. A jeśli nawet, to często już po czasie. Bueno, con permiso. Hasta luego. Eres una perversa. Jesteś niedobra. José Antonio. O mało nie wpadłam w histerię z zazdrości. Myślałam, że co, że ona i ja? Daj spokój. Mira. Przepraszam za wszystko. Zachowałam się jak głupie, zarozumiałe dziecko. Przeprosiny przyjęte. Byłam w złym humorze. Grunt, że minął. Mama doprowadza mnie do szaleństwa. Nie przypominaj mi o tym, bo znów się pogniewam. Już się na mnie nie gniewasz? Dziś rano postanowiłem nie mieć do nikogo pretensji. A nie postanowiłeś kogoś pokochać? Może. Spotkamy się wieczorem? Nie. Do wieczora jeszcze daleko. A moich rodziców nie ma. Jesteś szalona. Z twojego powodu. Dziękuję, że zadałaś sobie tyle trudu. Bardzo się martwiłam. Będę spokojniejsza, wiedząc, że operacja się udała. Chyba tak, ale jeszcze nie pora triumfować. Mogą wystąpić jakieś powikłania. Wszystko w ręku Boga. Pozostaje nam czekać. Przejdę się trochę. Przyniosłam teczkę mecenasa Bejdo, leżała na ziemi. U pani będzie bezpieczniejsza. Mecenas nigdy się z nią nie rozstawał. Dziękuję ci za wszystko. Pójdę już. Wpadnę jutro w wolnej chwili. A zatem do jutra. Usiądź trochę. Odpocznij. Chodź. Nie, Fernando. Brat z siostrą są na górze, a Milagros w kuchni. Sebastian jest na uniwerku, a Lucia wie wszystko. Jak to? Nie martw się, nic nie powie. Boi się mnie. Chodźmy do twojego gabinetu. Będę udawać sekretarkę. No chodźmy. Nie masz ochoty coś wypić albo zjeść? Pójdę z tobą. Dzięki. Nic mi się nie chce. Mogę ci coś przynieść? Może kawę? Chcę, żeby Gerardo wyzdrowiał. Czyje to? Gerarda. Sekretarka przyniosła. Cały czas myślę, żeby tego nie zgubić. To mogą być jakieś ważne dokumenty. Jak chcesz, wezmę tę teczkę i zatrzymam u siebie w domu. Zaraz jadę. To miłe z twojej strony. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Martin. Już dobrze, mamo, spokój się. Zadzwonię. Daj znać, jak będzie coś nowego. Musisz być silna. Gerardo na pewno wyzdrowieje. Dzień dobry. Los chciał, żebyśmy się znowu spotkali. Proszę nie mieszać w to losu. Pewnie przyszedł pan w sprawie Gerarda. Operacja się udała. Bardzo się cieszę. Wykrył pan coś komisarzu?
No me diga a może znalazł pan wreszcie choć jeden trop, nawet więcej. Mam nazwisko, zdjęcie i biografię człowieka, który zabił stróża i ranił pana Bejdo. Można obejrzeć to zdjęcie w każdej chwili u mnie w biurze. Mogę też zawieźć je państwu do domu. Zbytni kłopot. Raczej przyjemność. Kto to jest? Niebezpieczny przestępca. Peter Farfan, znany jako dr Peter. Mam nadzieję, że ten się panu nie wymknie. Wkrótce go złapiemy. O ile wcześniej ktoś go nie zlikwiduje. Życzę szczęścia. Ja też. Do widzenia. Do zobaczenia. Co pan myśli? To zaczyna być bardzo interesujące. Chodźmy. Wiemy coś? To jest niezły bar. Nie tędy, komisarzu. Słyszałem przez radio, ale nie wiedziałem, czy to ta sama osoba. Była dziś u mnie Milagros. Mówiła, jaki to wspaniały człowiek. W radiu powiedzieli, że stan jest bardzo ciężki. Najbliższe dni pokażą, czy z tego wyjdzie. Oby. Milagros bardzo polubiła tę rodzinę. Nie podoba mi się ten policjant. Wszędzie węszy. Taką ma pracę. Musi węszyć, żeby coś znaleźć. Złości mnie. Mam wrażenie, że kpi sobie ze mnie. Mylisz się. Według mnie jest poważny i skuteczny. Patrz, jak szybko wykrył, kto napadł na Gerardo. Przepraszam, zagapiłem się. Pomyśl tylko, taki przestępca chodzi sobie po mieście i nie wie, że policja depcze mu po piętach. Zawsze jak tu wejdziesz, będziesz o mnie myślał. Jesteś kompletnie szalona. Przecież ktoś mógł wejść i nas nakryć. Tylko nie mów, że nie lubisz ryzyka. To takie podniecające. Nie zwykłem tego robić z uchem i wzrokiem ukpionym w stronę drzwi. Przyzwyczaisz się i polubisz. Zobaczysz. Akcje Miller-Scross ciągle spadają. Chyba się pospieszyliśmy. Gdybyśmy trochę poczekali, można byłoby je kupić taniej. Zainwestowałem w nie cały majątek i co teraz będzie? Odbiją się od dna, zobaczysz. Na pewno ktoś próbuje w ten sposób obniżyć wartość akcji, żeby kupić je jak najtaniej. Stara sztuczka giełdowa. Bądź cierpliwy. Ja się na tym nie znam, ale bardzo się denerwuję. Alo, si, dígame. No, 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 vuelva... Źle pan wykręcił numer. To pomyłka.
Abonent jest czasowo niedostępny. Modlę się za niego. Uspokój się. Niebezpieczeństwo już minęło. Jest na Ojomie. Nie pozwolili mi wejść. Martin jest przy nim, nie martw się. Gerardo ma silny organizm. Boję się, żeby nie było jakichś komplikacji. Przecież operacja się powiodła. Odwagi. Wszystko będzie dobrze. Skoro tak, to dlaczego jest na oddziale intensywnej terapii? Zwykła ostrożność. Zresztą na ten oddział kładą z byle powodu. Taka moda. Chcę go zobaczyć. Uspokój się, siostrzyczko. Co o tym myślisz? Najważniejsze, że przeżył. Sądzisz, że będzie normalny? Nie wiem. Zobaczymy, gdy odzyska przytomność. Rehabilitacja długo potrwa, ale będzie dobrze, jestem pewien. Kiedy będę mógł z nim porozmawiać? Może jutro, może za tydzień. Nie potrafię powiedzieć. Rozumiem. Martin? Ojciec się poruszył. Już idę. Poświęć mi pani chwilkę. Jestem komisarz Sarate. Prowadzę śledztwo w sprawie Rafaela de la Torre i mecenasa Beido. Miałbym do pani kilka pytań. Pani była przy panu de la Torre do końca, tak? Tato? Słyszysz mnie? Wiem, że mnie słyszysz. Jestem ciekaw, czy wydarzyło się wtedy coś, co zwróciło pani uwagę. W jakim sensie? Nie wiem. Szukam trochę po matku. Może ktoś próbował z nim porozmawiać? A może potem ktoś wypytywał panią o treść testamentu? Podejrzewa pan kogoś? Tak. A pani? Zaczął reagować. Poruszył ręką. To znaczy, że ośrodek nerwowy nie jest uszkodzony. To ja już pójdę, zmierzę choremu ciśnienie. O czym pan myśli? O niczym. Cieszę się, że pański ojciec odzyskuje przytomność. Dziękuję. Proszę mnie informować o postępach w śledztwie. Oczywiście. Do widzenia. Coś nowego? Co teraz? Idziemy zjeść. Jestem głodny. Świetny pomysł. Przeprowadziłem prywatne dochodzenie. Mają tutaj wspaniałe kotlety sote, ale cieniutkie, jakby pokrojone skalpelem. Strzelano do niego. Ledwie przeżył, ale nic mu nie grozi. Gdzie rodzice? W klinice. Jedziemy tam? Nie, nie chcę. Nienawidzę szpitali. Nie rozumiem, dlaczego studiujesz medycynę. Ja też nie. Gdzie Fernanda? Na dole, zamknęła się w bibliotece z José Antoniem. Z nim? Resztę sobie dośpiewaj. Jesteś pewna? José Antonio? Fernanda? Co tam robiliście? Nic. José Antonio pomagał mi szukać książek do egzaminu. Myślałem, że jesteś na uniwerku. Byłem. Dziękuję. Jestem ci bardzo wdzięczna. Nie wiedziałam, że wuj Rafael czytał te książki. Biblioteka jest świetnie zaopatrzona. Daj znać, jak znów będziesz czegoś potrzebować. Ciao, molu książkowy. Ciao, braciszku.
Lucia powiedziała, że tu jesteś. Czemu wtedy tak szybko zniknąłeś? Myślałem, że wyszedłeś z jakąś dziewczyną. Za dużo homoseksualistów. Były też ładne dziewczyny. Jeśli masz jakieś obawy co do swojej seksualności, lepiej się z nimi zmierzyć. Wybacz, że naraziłem cię na przykrość. Zagadnął cię jakiś facet? I co? Poczułeś do niego pociąg? Poczułem wstręt. Widzisz? Nie ma problemu. Facet próbował cię poderwać, a ty go odepchnąłeś. Powinieneś być dumny. Przestraszyłem się, kiedy zostałem sam. Nie sądziłem, że tak będzie. Zmierzyłeś się ze swoim strachem. Dało ci coś to doświadczenie? Wiem, że nigdy więcej nie wejdę do takiego lokalu. W porządku. Tam już nie pójdziemy. Znajdziemy inne miejsce. Zamiast przesiadywać w domu, zaczniesz poznawać nowych ludzi. To mama. Lecę na górę. Do zobaczenia. Z tym problemem też powinieneś się zmierzyć. Z matką? Chciałbym, ale nie czuję się na siłach. Jesteś silniejszy niż myślisz, ale nie zdajesz sobie z tego sprawy. Spróbuj sprzeciwić się matce. Kurczę w potrawce czosnkowej. Chyba to wezmę. Podejrzewam, że ta pielęgniarka wie więcej niż mówi. Zrobiła się nerwowa, gdy zacząłem ją wypytywać. Może lepiej klopsiki drobiowe? Czy klopsiki są z ziemniaczkami czy z ryżem? Niestety, kuchnia nam się zepsuła. Nie ma gorących dań. Do diabła. A co na zimno? Tylko galaretka. Trochę już rozpuszczona, bo lodówka nie działa. Chleba też nie ma. Chodźmy gdzie indziej. A jest kawa? Tak. To poproszę dwie kawy i galaretkę dla pana. Galaretkę? Z pustym żołądkiem lepiej się myśli. Jestem taki głodny, że myślę jedynie o jedzeniu. Głowa do góry. Sądzę, że zbliżamy się do końca śledztwa. A ja sądzę, że zemdleję, jak czegoś nie zjem. Nie martw się, córeczko, wujek żyje. Wiadomo coś o człowieku, który do niego strzelał? Tym razem policja zadziałała szybko. Wiedzą, kto to, i depczą mu po piętach. Kto to? Złodziej, zwykły przestępca. Naprawdę tak myślisz? Czemu pytasz? Za dużo tych dziwnych wypadków. Najpierw wujek Rafael, teraz wujek Gerardo. Boję się, że ktoś chce nas wszystkich pozabijać. Nie fantazjuj. Nikt nie chce nas pozabijać. Nie ma żadnego powodu. Uspokój się. Peter? Musiałem wyłączyć telefon. Nie złość się. Nie, z panią jeszcze o tym nie rozmawiałem. Muszę mieć forsę. Nie chcę żadnych wyjaśnień. Jak nie dostanę forsy, osobiście zgłoszę się po zapłatę. Nie przychodź tutaj. Policja jest na twoim tropie. Peter! Dowiedziałem się, że mecenas Beido leży w klinice. Ktoś chciał mu ukraść auto. Ma mnie pani za głupca?
A mí no tiene por qué decir mentiras. Yo sé perfectamente. Dobrze wiem, że pani jest autorką tego wypadku. Kazałam tylko ukraść klucze. Nie sądziłam, że do tego dojdzie. Mówiłem, że mogą być kłopoty. Co będzie, jak złapią faceta, który zranił mecenasa? Nie uprzedzajmy faktów. Jak dotąd policja nie ma nic przeciwko nam. Przeciwko nam? O nie. Ja nie mam nic wspólnego z wypadkiem mecenasa Bejido. Pan mnie rozczarowuje, José Antonio. Sądziłam, że ma pan więcej zimnej krwi i można na pana liczyć. Porusza się pani po ostrzu brzytwy. Wynajęcie znanego mordercę przeciwko mecenasowi? Co się stało, to się nie odstanie. Zamiast narzekać, proszę powiedzieć, czy mogę panu ufać, José Antonio? Na mnie można liczyć we wszystkim. Mam jednak powód do zmartwienia. Sama pani wynajęła tego przestępcę? Oczywiście, że nie. Przez pośrednika. A ten pośrednik to ktoś godny całkowitego zaufania? Tak myślę. Zresztą mamy to, co chcieliśmy. Klucze do gabinetu mecenasa? Proszę je wziąć i zrobić, co do pana należy. Wejdź. Przepraszam. Czego chcesz? Muszę coś pani powiedzieć. Na osobności. To bardzo pilne. Proszę nas zostawić, José Antonio. Con permiso. Chętnie bym cię rozszarpała, ty głupcze. Jak mogłeś wynająć mordercę do zwykłej kradzieży kluczy? Don Peter. Nigdy więcej nie chcę o nim słyszeć. A teraz mów. Zadzwonił. Potrzebuje natychmiast pieniędzy. Musi się ukryć. Jak mam mu zapłacić? Powiedz swojemu kumplowi, że nie dam mu ani grosza. Niech przestanie dzwonić. Nie, proszę pani, wynoś się. Powiedz Wilsonowi, że może wyjść. Modlisz się w intencji mecenasa? Oczywiście. Ay, milagros. Co ci jest, Margarito? Nic. Odkąd Don Rafael nie żyje, ten dom stał się dla mnie nie do wytrzymania. Dlaczego? Ciocia źle cię traktuje? Twoja ciocia jest złym człowiekiem. Jak możesz tak mówić? Ma swoje humory, jest wybuchowa, ale nie ma żadnego ale. Na twoim miejscu jak najszybciej opuściłabym ten dom. Wszystko w porządku, mamo. Tata zaczyna reagować. Boję się, że on umrze. Bardzo się boję. Mówię to dla twojego dobra. Jeśli zostaniesz, będziesz bardzo cierpieć. Odejdź stąd, zanim nie będzie za późno. Nie rozumiem cię. Czemu tak mówisz? Dlaczego chcesz, żebym odeszła? Nie chcę, tylko że... Biedna Margarito. Widzę, jak bardzo cierpisz. Pani szofer trzęsie się jak galareta. Coś złego się stało? Nie. Mam coś, co przyspieszy rozstrzygnięcie problemów moich i pańskich. Teczka Gerardo. Może nie będzie pan musiał iść do jego gabinetu po testament. Sądzi pani, że jest tutaj, w środku? Zaraz się przekonamy. Więc sprawdźmy.